Debiutuje Pani filmem obyczajowym, takim mniej niszowym, ale takim, który jest, może liczyć na szerszą widownię, co jest nietypowe w polskim kinie, bo zwykle się uważa, że ten debiut pełnometrażowy, fabularny powinien być filmem artystycznym. Czyli dosyć idzie Pani pod prąd. I już pierwszy raz debiutowałam filmem niszowym i mocno artystycznym, w związku z czym postanowiłam kolejny film, czyli swój drugi debiut, zrobić troszkę inny, dlatego że lepiej jest zaskakiwać, czy próbować też, jeśli z mojej perspektywy, nowych rzeczy, niż iść utartym szlakiem, bo i dla mnie to jest ciekawsze i mam nadzieję dla widza. Bo środowisko kibiców, które jest tematem filmu Skrzydlate świnie, wydaje się trudnym tematem i kontrowersyjnym. Co Panią skłoniło do tego tematu? Czy to jest ta intensywność emocji, które to środowisko ze sobą niesie? Tematem tego filmu nie są w zasadzie kibice, to znaczy to jest pewien anturaż do tych wydarzeń naszych, ale nie jest to jakiś główny temat. To, co mnie interesuje w ogóle i w życiu na co dzień, ale też w kinie, to jest... To są ludzie z pasją i w imię tego kibicowania, bo nie do końca sportowych jakichś takich emocji, ale takich dookolnych związanych ze sportem, są w stanie naprawdę na wiele wyrzeczeń, ale zawsze jest to związane z jakimiś gorącymi emocjami, a to przecież po to chyba chodzimy do kina i przynajmniej ja po to robię filmy. Pisząc scenariusz, miała Pani jakąś taką styczność z nim? Przebywała Pani wśród kibiców? No tak, no, trzeba było troszeczkę poznać realia, zanim się je zaczęło filmować, ale moje zainteresowanie tym środowiskiem jest trochę wcześniejsze, bo ja w szkole podchodziłam do zrobienia dokumentu o takiej siódmoligowej drużynie i ich trenerze. Nic z tego ostatecznie nie wyszło. Natomiast w moim dyplomowym filmie szkolnym, który zrobiłam już po Odzie później, w kilku prostych słowach, też jest tam taki wątek związany z takim amatorską jakąś drużyną, którą prowadzi jeden z bohaterów. Ewidentnie mi do tego gdzieś ciągnęło i w końcu znalazło to wyraz w tym scenariuszu długometrażowego filmu. Pewnie oczywiście wszyscy zadają to pytanie, skąd tytuł Skrzydlate świnie. Nie boi się Pani, że trochę mogą się czuć kibice obrażeni? Znaczy, wydaje mi się, że jak już ktoś zobaczy ten film, to będzie rozumiał, że to nie jest obraźliwe sformułowanie. Natomiast mi się wydaje, że już to, że on budzi jakieś skrajne emocje, to jest na pewno dobre. To znaczy, że ktoś, kto być może się zatrzyma przy tym plakacie z tytułem, będzie chciał zobaczyć, co się za tym filmem, za tym tytułem kryje. Ale na pewno to nie jest obraźliwe. W swoich filmach Pani często porusza, tak mi się wydaje, temat rodziny. I w dokumentach, i w śląskiej części Ode do radości, i teraz też w Skrzydlatych świniach. Na ile to jest dla Pani ważny temat? No widać, jest ważne. Trudno mi powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, bo pewne rzeczy wydaje mi się, że człowiek, który pisze scenariusz, czy tam w ogóle tworzy cokolwiek, robi świadomie, a inne nie. Z tego wyrastamy, to nami rządzi. To jest jakby jakimś gdzieś tam głównym źródłem naszego szczęścia i nieszczęścia często, właśnie rodzina, więc siłą rzeczy ona znajduje jakieś odbicie w moich filmach. Robiła Pani i dokumenty, i fabuły. W czym się Pani lepiej odnajduje? No zdecydowanie wolę fabułę. Faktycznie robiąc ostatni film dokumentalny, jakoś tak się odnalazłam w tym dokumencie. Sprawiało mi to szaloną przyjemność. Natomiast myślę, że to, że mogę w fabule więcej jednak rzeczy kontrolować, ponieważ jestem osobą szalenie niecierpliwą, to w dokumencie czekanie na to, co się wydarzy i jakby niepewność tego, czy się wydarzy to, co ja bym chciała, żeby się wydarzyło, jest dla mnie bardzo często frustrujące. Jeśli chodzi o dokument, to muszę być już zupełnie przekonana co do tego, co chcę opowiedzieć i zdeterminowana dużo bardziej, jeśli chodzi o fabułę. W fabule jakoś mimo wszystko czuję się wygodniej, pewniej, a w dokumencie troszkę czuję się taka chwilowa przy okazji i niedocelowa w każdym bądź razie. A teraz pracuje Pani nad następnym filmem, dokumentem czy fabułą? Pierwszą rzeczą, o której myślę po zrobieniu tego filmu, to jest fabuła kolejna. I teraz dokumentuję temat, który chciałam w następnym filmie poruszyć. Ponieważ jakby proces
twórczy związany z fabułą jest tak długi, to niewykluczone, że zanim powstanie kolejny film fabularny, to jeszcze w międzyczasie być może zrobił jakiś film dokumentalny.